Chodź. Trzeba wszystkich. A chciałam skoczyć i nie mogę. Trzeba. Chodźcie. Poczekaj, może trzeba. Chodźcie do nas. Ja mam cukierki, a Ola ma ładną czapkę. Bo ja się przebrałam za czarodziejkę w tym roku. Bo masz bobuksy. Tak. Ja nie mam bobuksów. Ja się boję, Ola, ja się boję. Nie bój się, będzie dobrze. Po drugiej każdej nocy w największej szkole w Ameryce dzieją się dziwne rzeczy. Nie chcę tego wiedzieć, no ale dobrze. Nie bój Będziemy się, nie czytaj tego. Nie ma czego się bać, wszystko będzie dobrze. Nie. Ugryzie mnie w dupę tylko. Gdzie jestem? Boję się. Dobra, ja sobie może troszeczkę przyciszę grę jednak, bo się boję trochę. Znaczy, ja to dla widzów robię, tak? To jest poświęcenie. Ej, to trzeba grać na pierwszej osobie? Tak. O nie. Nie, Ola, ja się boję, Ola, ja się boję. Ja idę za tobą, bo ja się boję. Dobra, chodź. O, tu się nie da wejść. Dobra, ja poczekaj, skoro to jest horror, to trzeba sprawdzić ważną rzecz. Czy da się schować do Nie da się, dobra, to jesteśmy w pupie lekko. Ola, ja nie potrafię uciekać na pierwszej osobie. Ja coś słyszałam, Ola, tam coś chyba się zaświeciło. Też coś słyszałam. Ola, tam... Chodź. Nie, tam coś się świeciło, Ola. Szafka spadła. Ola, ale ja się nie odnowię, wiesz o tym, że ja się nie odrodzę. O, ja się nie odrodzę, bo nie mam boboksów, powtarzam 10 raz. Będziesz spokojnie mogła się odrodzić. Chodź za mną, nie bój się. Kurde, buty kosztują 400 boboksów. No gdzie ty jesteś? Na matmę spóźnimy za tobą. Gdzie ty jesteś? Chodź. Jezu. Ja nie chcę iść do kozy. Chodź. Nic złego nie ma. Ja niby zdaję sobie sprawę z tego, że to jest tylko gra, ale z drugiej strony to tak trzeba w napięciu. Dobra, słuchaj. Musimy znaleźć... O, coś przebiegło tu. Nie wiem, ale wszystko kosztuje. Latarka kosztuje, buty kosztują. Szafka się przewróciła. Widziałaś tą szafkę? Znaczy w tą stronę coś pobiegło, więc tu pójdę. Chodź ze mną. Aha, bardzo mądrze ona. No i widzisz, ja wiedziałam, że tu trzeba przyjść. Tak właśnie trzeba robić, Ola. Iść w miejsce, w które ktoś biegnie. Drzwi są zamknięte. Dobra. Musisz znaleźć klucz. A mogę coś otworzyć, jakąś szafkę? Chyba nie. Wiesz co, ja myślę, że ktokolwiek tu biega, to chce cukierki, więc ja bym ci radziła te cukierki trzymać wyjęte cały czas. Dobra. Tak. Myślę, że to dobry pomysł. Dobra. Słuchaj. Ola, ty się zachowujesz jak te psychopatki w horrorach. Słyszałam jakiś dźwięk, to pobiegnę za tym dźwiękiem. To będzie bardzo dobry pomysł. Chodź, musimy klucz znaleźć. Gdzie będzie klucz? Jak będzie wyglądał klucz? Podejrzewam, że jak klucz. Będzie wyglądał jak zwykły, klasyczny klucz. Znaczy, czy to będzie duży klucz, czerwony klucz, złoty klucz? O, nie ma muzyki, coś nam zaraz wyskoczy. Nie. Tak, zawsze Ola, tak nie. Jest w horrorach. Ola nie chce. Ola nie chce. Chodź, podejrzewam, nie bój że klucz się. Będzie złoty. O, misio, mogę wziąć misia? Gdzieś? Misio, przyjaciel, widziałaś? Miś, przyjaciel? O co chyba to? Tu musimy wejść, bo tutaj jest czerwone zaznaczone, że tu trzeba. To na pewno nie jest Wejdę krew. Pierwsza. To na pewno nie jest krew jakiegoś śmiertelnika. Ej, przeczytaj, co tu jest napisane? Ola, klucz! A widzisz, co mam w ręce? Mapa skarbów? Jest napis. Aha. To nie jest szkoła. A ty podniosłaś ten klucz? O, ja mam klucz. Nie, ty weź, bo ja się zestresuję, ja nie otworzę. Dobra, to chodź. Nie bój się, wszystko będzie dobrze. Obawiam się, że to coś, co tutaj łazi, wyczuwa, że ty masz klucz. Nie, na pewno tak nie jest. Chodź. Coś się niedobrego stanie. I nie wiem, czy jest bezpiecznie iść za tobą, czy przed tobą. Wiesz co, muzyka Ola... robi się coraz głośniejsza, trochę się boję. Ja też. Dobra, słuchaj, otworzę drzwi i coś wyskoczy. O. A ja będę bluzgać, jak coś się stanie. To trzeba będzie wykrakać, wyszczekać. A czy tutaj jest, Ola, jakiś safe zone w tej grze, czy? Myślę, że nie. Nie będzie. No to jak my mamy uciec od nich? Teraz musimy iść do klasy B. Pamiętasz, gdzie była klasa B? Nie, bo się stresuję patrzeć po kątach, czy coś nie idzie. Klasa B chyba była na samym początku. Nie, gimnastyczna. Nie bój się, wszystko... Chodź, gdzie ty idziesz? Tu! Rozglądam się, czy nic tam nie łazi. Nie, na spokojnie. Czekaj, tu była Nie, tu jest C. Czemu siano leży w szkole? Jakie siano? Nie, to nie jest siano, to jest ławka, taka... Ale to jest kolejna kartka. O, co jest napisane?
Zna mnie, zna moje miejsce, wie kim jestem, wie po co wyszedłem. Wyszedłem? Przyszedłem. Czytać nawet nie potrafię. No ej, dobrze. Ale poczekaj, te klasy są niepoukładane. Tu jest C, a tu jest E? Naprawdę najbardziej to cię stresuje, że klasy są niepoukładane? Tak, bo nie wiem, gdzie jest B. Ja mam serce w gardle, a ty tutaj się stresujesz kolejnością klas? No. Nie wiem, gdzie jest B. Gdzie jest B? Ja bym chciała się do szafki schować. No to śmiało, leć. Teraz ale nam coś można. Wyskoczy. O, tu jest klasa B. Ola nie chce. Teraz coś wyskoczy. Ola, to stój tu, a ja otworzę, dobra? Jak coś będziesz miała zapas, żeby uciec. Jasne. Słuchaj, Ola? Tu będzie strasznie, bo jest ciemna ta sala trochę. Ola? Jesteś gotowa? Tak? Czy ty masz króliczy ogonek na tyłku? Tak! Zauważyłaś! Dopiero teraz! O, szafka! Nie można, jest. Ola, czego to się nie można spalić? O nie, to koszmar, uciekaj! To matematyka! Boże, nie strasz mnie, Ola, ty wariatko jedna, no, myślałam, że tam byłaś. Ja tego nie policzę! 1+4 to chyba umiem jeszcze. Bo tyle poprawię. A tego w nawiasie nie będę, to za dużo mózg mi paruje. Czekaj, jako na... ile kosztuje latarka? 400 chyba. 59, dobra, to ja kupię latarkę. Nawet na latarkę za 59 mnie nie stać. Poczekaj, o, widzę! Aha, słaba ta latarka, wiesz co, nie warto było. Warto czy nie warto? Poczekaj, bo tu jest klucz w tej sali, musimy go znaleźć. To są kartkówki czy pieniądze na podłodze? Ja myślę, że jedno i drugie, wiesz? Patrz, nie. Klucz. Ja mam wziąć, czy ty bierzesz? Bierz, bo dobra. Ja umrę. To jakby co to się uratuje. Idziemy teraz na mój ulubiony przedmiot. Ja bardzo logicznie myślę, Ola, że ty dasz radę uciec jakby co, a ja nie chcę, żebyś przeze mnie umarła, bo ja nie ucieknę z tym kluczem. Ale my przecież biegniemy tak samo szybko. No, ale ty masz refleks. Dobra, teraz, a ja nam nie coś, teraz nam coś wyskoczy. Nie krakaj, Ola. Czy to będzie więcej matematyki? Kto wie? A może będziemy miały szczęście i nic nam nie wyskoczy. O Jezu. Tu chyba będzie strasznie, bo to jest całkiem czarno, wiesz? Idę Ola, pierwsza, chodź. Idź pierwsza, ja nie lubię tej muzyki, ja nie lubię ciemności. Tam nic nie ma. Ola? O, Ola. Jesteśmy w bezpiecznym miejscu. A dobrze, a jak tu wrócić jakby, co? O, myślę, że jest tu gdzieś potwór, który chodzi. Uciekamy ze szkoły, czy zwiedzamy? Nie wiem, a co chcesz? Dobra, musimy znaleźć wyjście. Ale teraz będzie potwór tu chodził, Sandra. No to bezpieczna strefa jest tylko tu w rogu? Nie wiem. Czy ogólnie ten korytarz, czy co? Nie mam pojęcia, gdzie jest. O Jezus, tu jest. Sandra, chodź do mnie. Chodź do mnie. Tak. Idziemy tędy, chodź. No, ale nie idź za mną, bo ja nie wiem, gdzie ty idziesz. Tu idziemy. Dobrze. Wszystko jest dobrze. Chodź, idziemy tu może. O! My jesteśmy w bezpiecznej strefie tutaj teraz. O, zobacz, jest klucz! Aha! I nie możemy go dostać. A co niby mamy zrobić? No, ja chcę klucz, który tam jest na stole. No też bym chciała, ale nie możemy, więc co musimy zrobić, żeby to zrobić? Musimy iść dalej. Musimy znaleźć drzwi. A może musi się któraś z nas poświęcić? Jak coś, to ja się poświęcę, dobra? Chodź tędy. Pójdę. Nie! Nie poświęcę się, bo ja nie przejdę tego, Ola. Ja nie przejdę, ja spanikuję, że jestem sama i nie dam rady. Złą stronę, to idziemy tu. Wiesz co, szkoda, że nie ma z nami Krystiana, bo on zawsze przychodzi labirynty. Ola, dobrze, że jesteś taka ładna, słodka, z gwiazdeczkami, to mnie uspokaja, wiesz? Chodź do mnie, bo tam był potwór gdzieś. O, ale to jest... A co ty to wiesz? To jest dobre, bo wiesz co, bo jak potwór będzie blisko, chyba wyjście znalazłam. Aha. Jest zamknięte. Ja wiem, gdzie jest klucz. Ale słuchaj. Ja też. Znaczy nie, ja wiem, gdzie jest klucz, ale nie wiem, jak tam dotrzeć z powrotem. Ale nie bój się. Będziemy wiedzieć, kiedy jest potwór, bo wtedy ci się tak oddala ekran i będziesz słyszała bicie serca, więc to nie jest tak, że ci wyskoczy od razu. Jesteś pewna? Tak, bo przed chwilą tak miałam. Jesteś gotowa, żeby... A może to słyszałaś moje bicie serca? Nie, myślę, że nie. Musimy iść po klucz. Chodź, pójdziemy. Ale Ola, ja nie chcę słyszeć bicie serca, to po pierwsze, a po drugie, ja nie mogę biec w tej grze. To nic. Nawet butów nie mogłam kupić. Proszę, weź ten klucz. Nie, Ola. Dlaczego? Ja?
No, dawaj. No dobra, no to ja wezmę. To chodź. Ja dawno nie nagrywałam, ja muszę iść za tobą, muszę się rozruszać trochę najpierw. Chodź, patrz. Teraz... Ja teraz słyszę sesję, czy nie? Nie. Chodź, tu idziemy. O, i tu już jesteśmy w bezpiecznej strefie. Zobacz, jak prosto. Albo i nie. Nie, Ola, ja coś słyszę. Nie, nic nie słyszysz, wydaje ci się. Zobacz, widzisz? O. Czyli jeszcze musimy znaleźć kolejne drzwi i klucz. Teraz jesteśmy w innej szkole. Ale dalej będzie potwór. Poczekaj, a zobaczmy, czy tutaj nigdzie nie ma na pewno na podłodze tego klucza. Tak w razie czego? Klasa fizyki. Ty, no ale tu się nigdzie nie da przejść. To są drzwi zamknięte. O fizyka! Jeszcze gorsze. Nie no, chyba lepsza niż matematyka. Dobra, cieszę się, że już do szkoły nie chodzę, wiesz? Ja też. Szkoła jest niefajna. Chciałabym trochę tak, wiesz, odjąć sobie latek, ale niekoniecznie do szkoły chodzić. No otwierajcie się. No one się nie otwierają, Ola. A może my w drugą stronę musimy iść? Ola, tamte drzwi też są zamknięte. Tak całkiem? No. Bez kitu, to jak my mamy... Halo, zostałyśmy uwięzione na zawsze w tej szkole. Da się otwierać. Patrz, otworzyłam. Jest klucz. Ja się stresuję, Ola, ja nawet nie gadam. Ja zawsze jak... Nie bój się, będzie dobrze, chodź. Ja zawsze jak nagrywam, zapominam gadać. Wszystko będzie dobrze. A skąd wiedziałaś, że to te drzwi? Ola! Nie, co to było, Jezu? Nie wiem, co to było. Prawie mi się coś wymsknęło z ust. Słuchaj, musimy rozwiązać zagadkę, żeby to przejść. No to połącz je chyba po prostu. Jak to się przez... Musisz klikać na te patyczki, na sam środek musisz klikać ich. No, dawaj, klikaj, robisz to. Klikam, no i co? No musisz bliżej podejść i na patyczek kliknąć. Klikaj cały czas musisz klikać. Znaczy klikam na ten patyczek. No i się nie obraca? O, kluczyk. No, słuchaj, chyba tym razem uciekniemy z tej szkoły. Nie kracz. O, co ci chodzi? Nie kracz, bo to się źle skończy. Dobra, biorę klucz. Ale piękne dynie. Nie powiesz mi, że nie. Ktoś bardzo pięknie wyciął dynie. Powinnyśmy też wyciąć dynię. Dobra, mi się gotowa? Jak zawsze ktoś zamula w Robloxie. Jestem. Słuchaj. O! Uciekujemy ze szkoły! Udało się! Nie będzie więcej matmy! Dzięki Oli uciekłyśmy ze szkoły, bo sama bym pewnie się skichała i bym miała mokre majtki.